Dzień dobry. Dwie najbliższe lekcje poświęcimy filozofii stoickiej, z którą na pewno już zetknęliście się nieraz i w szkole podstawowej, i w szkole średniej przy interpretacji twórczości chociażby Jana Kochanowskiego. Podstawową troską twórców filozofii życia, bo do takiej zalicza się również filozofia stoicka, było skonstruowanie optymistycznej wizji świata, w której człowiekowi żyłoby się po prostu dobrze, która rekompensowałaby również konieczność cierpień, wyrzeczeń, akceptację śmierci. Mistrzami w budowaniu takich konstrukcji i perswadowaniu, że nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach można być szczęśliwym, byli właśnie stoicy. Swoją filozofię oparli na kilku tezach, które dzisiaj przedstawię i omówię. Przy następnej okazji odniosę się oczywiście również do podręcznika, chociaż dobrze by było, żebyście już sobie również przeczytali rozdział, podrozdział Zenon Skition w poszukiwaniu spokoju i harmonii z naturą. To jest na stronie 196. Swoją filozofię, jak powiedziałem, oparli na kilku tezach. Pierwsza dotyczyła natury świata, druga natury człowieka, trzecia natury wolności, czwarta natury szczęścia. Jeżeli chodzi o pierwszą tezę, posłuchajcie, co w swoich rozmyślaniach napisał Marek Aureliusz. Świat jest jednolity, materialny, ożywiony, boski i doskonały. Wszechświat jest jeden i Bóg jest jeden we wszystkim. I substancja jest jedna i prawo jedno. Rozum jest wspólny we wszystkich rozumnych istotach i prawda jest jedna i jeden cel dla istot jednorodnych i jednego używających rozumu. W ten sposób pisze Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach. Czyli świat istnieje w sposób rozumny, celowy, ku czemuś zmierza, ma po prostu sens. Jest zupełnie niezależny od nas i należy z tym się pogodzić. Uszczęśliwiającą wiarę w dobroć świata stoicy wiązali z taką tezą, która głosi, że w ostatecznej kalkulacji każde zło jest użyteczne dla dobrego efektu, że jest ono wkalkulowane w nasze życie, jest nawet wręcz niezbędne do tego, żeby wyniknęło z niego jakieś dobro. Tutaj kolejny fragment przeczytam. A wszystko, co jest korzystne dla całości, jest piękne i w porę się dzieje. Ustanie więc życia nie jest złe dla nikogo, bo i hańby nie przynosi, zwłaszcza, że od wyboru nie zawisło i nie sprzeciwia się dobru społecznemu. Owszem, jest ono dobre i korzystne, zwłaszcza, że dla całości jest w porę i korzystnie z nią zharmonizowane. I paszcza lwa, i trucizna, i wszelkie zło, jak ciernie, jak bagno, są dodatkami stworzonymi do owych rzeczy czcigodnych i pięknych. Nie myśl więc sobie, że jest to obce temu, którego czcisz, lecz rozmyślaj o źródle wszystkich rzeczy. Na tej wierze, że wszystko na świecie toczy się logicznie, w sposób rozumny i dobry, opiera się właśnie ta etyka optymizmu. Jest to taka teza również zgodna ze zdrowym rozsądkiem, bo stoicy tłumaczył, że skoro nigdy nie dowiemy się, czy świat jako całość jest dobry czy zły, to przecież lepiej wierzyć w to, że on jest dobry, niż że jest zły. Co nam przyjdzie z tego, że będziemy mówili o świecie i traktowali ten świat jako zły z natury? Nic, tylko cierpienie. Optymistyczna jest również u stoików wiara, że każdy z nas, każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od stanu posiadania, od losu i innych czynników zewnętrznych, może osiągnąć szczęście. Trzeba tylko wiedzieć jak i ćwiczyć się, gdy już się to wie. Dobrze, teraz to była teza pierwsza, dotycząca natury świata. Teza druga.
nasze postępowanie powinniśmy wzorować na naturze, żyć w zgodzie z nią. Natura jest bowiem rozumna i harmonijna, jest również boska. Największą więc doskonałością człowieka jest dostosowanie się do tej harmonii świata, do zrozumienia konieczności, że coś musi się wydarzyć i nie możemy temu zapobiec. Bo świat niesie taką konieczność. Stoik musi wiedzieć, co jest naturą człowieka. I tutaj akurat stoicy zgadzali się z epikurejczykami, uważając, że naturą człowieka jest właśnie rozumność. Człowiek ma naturę rozumną. Życie ma być zgodne z naturą jednak w dwojakim sensie. Z naturą wszechświata, to po pierwsze, oraz z rozumną naturą własną. I na tym polega właśnie cnota. To tak samo jak troszeczkę jak u epikurejczyków. Stoicy uważali, że świat jest dramatem, że Bóg jest dramaturgiem, a człowiek aktorem. To można powiedzieć, że to oni pierwsi posłużyli się tą metaforą, tym toposem, teatru jako świata, który i właśnie człowiek musi odegrać powierzoną mu rolę. Jaka ona będzie, czy to będzie główna rola, czy drugoplanowa, długa, krótka, rola króla czy żebraka, to nie zależy od człowieka. Ważne jedynie, aby człowiek potrafił ją dobrze rozegrać, w sposób rozsądny i z godnością. I znowu tym razem fragment Epikteta Enheiridon. Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym rolę w widowisku scenicznym. A do tego w takim widowisku, jakie podobało się dramaturgowi ułożyć. W krótkim, jeżeli krótkie. W długim, jeżeli długie. Jeżeli chciał, żebyś grał rolę żebraka, staraj się i tę rolę po mistrzowsku odegrać. I tak samo się staraj, kiedy ci powierzy rolę chromego, monarchy i szarego obywatela. Twoją bowiem jedynie jest rzeczą powierzoną ci rolę odegrać pięknie. Sam wybór natomiast roli jest sprawą kogo innego. I to była teza druga, która dotyczyła natury człowieka. Trzecia jest związana z naturą wolności, bo to, co stoicy mówią o wolności, jest bardzo istotne. Wszelkie rzeczy dzielą się na zależne i niezależne od człowieka. Jeżeli mamy wolną wolę, podejmujemy jakieś działania, to również wywołujemy konkretne skutki czy konsekwencje. Bierzemy za to odpowiedzialność. Natomiast są też rzeczy, które są kompletnie od nas niezależne, jak na przykład pogoda. Posłuchajcie jeszcze jednego fragmentu z Epikteta. Zależne od nas sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem to wszystko, co jest naszym dziełem. Niezależne natomiast są od nas ciało, mienie, sława, godności i jednym słowem wszystko, to wszystko, co nie jest naszym dziełem. I dlatego te rzeczy, które od nas zależą, z natury są wolne i nie podlegają żadnym zakazom ani przeszkodom. Te natomiast, które od nas nie zależą, nie przedstawiają żadnej wartości, spełniają służebną rolę i stanowią cudzą własność. Pamiętaj zatem, że jeśli rzeczy służebne z natury zaczynasz uważać za wolne, a cudze za własne, sam się zaprzęgasz w niewolę. Będziesz rozwodził skargi i żale, doznawał niepokoju, miotał złorzeczenia zarówno na bogów, jak i ludzi. Jeżeli jednak tylko to, co twoje, uważać będziesz za swoją własność i przeciwnie to, co jest cudzą własnością, za przynależne, jak jest w rzeczywistości do kogo innego, wtedy nikt nie będzie na ciebie wywierał przymusu, nikt nie będzie ci sprawiał przeszkód, ani tym samym nie będziesz nikomu złorzeczył, nikogo oskarżał. Niczego zgoła czynił wbrew swojej woli. Nikt nie wyrządzi ci krzywdy. W nikim nie będziesz miał wroga, bo też i niczego nie doznasz, co by rzeczywiście szkodliwe było dla ciebie.
Czyli nasza wolność, według stoików, tkwi w świecie spraw od nas zależnych i jest to wolność wystarczająca, a nawet bardzo duża, olbrzymia. Trzeba więc zabiegać tylko o dobra wewnętrzne, które są od nas zależne, doskonalić je duchowo i nie myśleć, że wolność tkwi w czymś poza nami. Stoicy mówili tak, jeśli umiera ci dziecko, to czy źródłem twojej rozpaczy jest śmierć, czy wyobrażenie o niej? Wszak śmierć jest czymś naturalnym, należącym do porządku rzeczy, zgodnym z tym porządkiem rzeczy. A wiemy, że ten porządek, jak i świat w całości, jest dobry, celowy, rozumny i nie mamy na niego wpływu. Jeżeli przypomnimy sobie twórczość Jana Kochanowskiego i chociażby Treny, to zauważymy, że tej próby Kochanowski jako ojciec nie wytrzymał. Na emocje, stoicy uważali, że na emocje, nad którymi możemy i powinniśmy zapanować, też przecież mamy wpływ. Jeśli ukradną ci jakieś dobro, które cenisz, coś cennego, to zastanów się, czy zło tego, co się stało, tkwi w tej kradzieży rzeczy drogocennej, czy też w naszych emocjach, w naszych uczuciach, w wyobrażeniach. Ludzie kradną, dobra giną, nie możemy nad tym zapanować. Złościmy się wtedy, prawda? Mamy żal, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. Tylko musimy zrozumieć, jakie jest to źródło, prawdziwe źródło tych emocji. Gdzie ono tkwi? W tej rzeczy, którą nam ukradli, czy w nas samych? Czy w naszych wyobrażeniach właśnie? Utrata dobra dla nas jednym wyda się czymś złym, inni się z tego ucieszą, a wielu będzie to zupełnie obojętne. Zło nie należy do natury rzeczy. Cierpienie też nie. To wyobrażenia i uczucia, nad którymi możemy zapanować. Więc musimy to zrobić, powinniśmy to zrobić, aby poczuć się ludźmi wolnymi. I musimy zaakceptować konieczność. Widocznie to, co nas spotyka, jest pewną koniecznością. Mówi się, że wolność to właśnie ta uświadomiona konieczność. Kiedy sobie uświadomimy, że coś musi się zdarzyć, no to wtedy wzrasta to nasze poczucie wolności. Teza czwarta. Możemy być albo mędrcami, albo głupcami. Nie ma dróg pośrednich. Nie możemy być trochę mądrzy, a trochę głupi. Możemy więc zyskać wszystko, czyli wolność, cnotę, szczęście, albo nic. Wybór, od kogo zależy wybór? Od nas samych. I znowu fragment z Epikteta. Musisz czuwać po nocy, znosić trudy i znoje, opuścić znajomych i krewnych, doznawać lekceważenia i wzgardy od swego sługi, a szyderstw i zelżywości od ciemnego motłochu. Musisz we wszystkim odgrywać pośrednią rolę w piastowaniu godności, urzędów, w sądzie i w każdej w ogóle sprawie. To wszystko rozważ wszechstronnie, jeżeli za cenę tych wyrzeczeń chcesz w zamian zdobyć wyzwolenie od namiętności, swobodę i pokój ducha. W przeciwnym razie nie zaprzątaj sobie tym głowy. Musisz być jednolitym człowiekiem, albo złym, albo dobrym. Musisz doskonalić albo swą duszę, albo rzeczy zewnętrzne. Musisz z całego serca pracować albo wokół dóbr wewnętrznych, albo zewnętrznych. To znaczy albo wokoło zachowania postawy filozofa, albo pospolitego człowieka. Na czym konkretnie ta mądrość stoicka polega? Na cnocie, na powiązaniu cnoty ze szczęściem. Do tej pory przedstawiłem tezy, na których ta filozofia się zasadza, a teraz
zobaczmy w praktyce, jakie praktyczne rozwiązania proponują nam stoicy. Stoicy w ogóle pisali w sposób bardzo aforystyczny. Jeżeli weźmiemy do ręki chociażby rozmyślania Marka Aureliusza, rozglądam się teraz, czy mam tutaj pod ręką, jest, chociażby to właśnie, rozmyślania Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego, który był jednym z piątki dobrych, szlachetnych cesarzy, kochanych przez Rzymian, bo sobie na to po prostu zasłużył. Czy na przykład dzieła Epikteta, to zauważymy, że oni piszą w sposób aforystyczny, skrótowy często, ale bardzo, bardzo obrazowy. Z trudem da się na podstawie tych pism zrekonstruować jakiś etyczny system. Bardzo dobrze zrobił to jednak polski filozof Henryk Elsenberg, według którego filozofia stoicka, czyli droga do szczęścia, polega na znajomości i na praktykowaniu kilku zasad. Otóż po pierwsze chodzi o rezygnację. To jest pierwsza zasada. Dobro i przyjemności, do których dąży człowiek, są nieosiągalne, natomiast zło i cierpienie, których za wszelką cenę człowiek stara się uniknąć, są nieuniknione. Skoro nie można osiągnąć dobra rozumianego jako przewaga przyjemności nad przykrością, tak jak to rozumieli hedonicy, to lepiej do niego nie dążyć. Skoro natomiast nie można uniknąć cierpienia ani zła, to lepiej nauczyć się je znosić. Po drugie, proponują również stoicy wyrzeczenie. Wszystkie rzeczy materialne są według nich bezwartościowe, ponieważ są krótkotrwałe, jednostajne, nieczyste. Bogactwo, przyjemności, sława, uroda, władza, zdrowie, przyjaciele, jako dobra są po prostu obojętne, przydarzają się, nie muszą się przydarzać, mogą się pojawić, mogą zniknąć. Przypomnijcie sobie to, jak było z kradzieżą. Zdaniem stoików ich obecność nie przyczynia się wcale do szczęścia, a nieobecność do nieszczęścia. Jedynym dobrem dla stoików jest cnota, jedynym złem natomiast jej brak. Po trzecie, jeżeli chcemy być szczęśliwi, to należy zachować obojętność. Ten ideał apatii, apatea, przypomnijcie sobie, o tym mówiliśmy w przypadku filozofii cynickiej. Stoicy byli przekonani, że najwięcej zła czynią człowiekowi emocje, uczucia. Oto kogoś na przykład kocham, czegoś po stracie żałuję, oto ktoś rozpacza, bo nie osiągnął tego, co chciał, cieszy się z tego, co zaraz utraci, smuci, bo na przykład nim pogardzono, wzgardzono, złości, bo dano mu za mało, współczuje, bo widzi krzywdę, przywiązuje się do kogoś i później rwie włosy z głowy, kiedy tego kogoś straci. Rozpacza na przykład, że ktoś umarł. Największym źródłem naszych cierpień, naszego cierpienia są właśnie uczucia. To z nimi się musimy zmagać przede wszystkim. Uspokoić własne wnętrze. Trzeba je więc zupełnie wyciszyć. Stąd ten postulat, żeby w szczęściu i w nieszczęściu zachować spokojny rozum. Nie należy też podporządkowywać się rozumowi, jak chciał tego Arystoteles, a wyciszyć. Właśnie doprowadzić do tego stanu apatii, czyli beznamiętności, całkowitej obojętności. Apatia, podobnie jak właśnie u cyników, stanowi najwłaściwszą nazwę dla ideału stoickiego szczęścia. Co zrobić, żeby to osiągnąć? Taki stan chociażby? No należy ćwiczyć. O tych ćwiczeniach
Pomówimy sobie też następnym razem, a jeżeli chodzi o, zwróćcie uwagę, że teraz filozofia stoicka w czasach, kiedy my mierzymy się chociażby z pandemią, kiedy mierzymy się z różnymi problemami, jakie niesie codzienność, to wszystko sprawia, że stoicka filozofia powraca. Powracają też, są wydawane poradniki filozofii stoickiej. Mam tutaj dwa z nich. Jedna to jest książka już wznowiona Piotra Stankiewicza, Sztuka życia według stoików, jak żyć mądrze, dobrze i szczęśliwie. Druga, Williama Irvine'a, profesora filozofii, Wyzwanie stoika, jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój i odporność psychiczną. Ja później opublikuję Wam obydwa tytuły dla chętnych. Możecie sobie tutaj sięgnąć i poczytać. Oczywiście można również do klasyków sięgnąć, chociażby do Marka Aureliusza i jego rozmyśleń, które sobie pisał przez całe swoje życie. W ten sposób właśnie ćwicząc filozofię stoicką i rozwijając w sobie postawę mędrca w postawę filozofa. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.